Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i tak, no, patrzę sobie troszkę na te komentarze pod ostatnimi nagraniami. Próbujemy sobie tutaj wycisnąć trochę prawdy od protestantów. No i niestety odpowiedzi są mizerne. 1000 pytań, 0 merytorycznego jakiegoś wyjaśnienia zagadnień, które przedstawiamy sobie w nagraniach. No ale wybrałem sobie tutaj takie jedno, dość obszerne tutaj Gray Zone. Nie wiem, czy to jest pan, pani, ale taki jest tutaj nick. Napisała taki dość obszerny wpis, który jest po prostu popisem protestanckiej indolencji, nieznajomości Pisma Świętego i przede wszystkim braku rozumienia. Przeczytamy sobie tak kilka zdań takich kluczowych, bo on jest dość obszerny. No i zobaczymy sobie tutaj pewne rzeczy. Przechodzimy do tekstu. Anioły na Arce Przymierza. Czy w świątyni to nie jest bałwochwalstwo? Żydzi w świątyni nie modlili się do rzeźb. I świątynia, jak Jezus przepowiedział, została zniszczona, a jej zniszczenie było wolą Boga. I to proroctwo o zniszczeniu wypełniło się. Żyjemy teraz w Nowym Przymierzu, a po starej świątyni nie został kamień na kamieniu. No, została ściana płaczu, no ale dobra. Czy Bóg dał nowe zalecenia w Nowym Testamencie odnośnie malowania czy rzeźbienia aniołów? Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. W Nowym Testamencie w Kościele Jezusa nie ma już posągów, a Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Dzieje apostolskie, to jest chyba 17 rozdział, bo to jest małpka 25. Dobra, zatrzymajmy się tutaj chwileczkę. Moi drodzy, a szczególnie pan Grace Zone, nie ustosunkował się tutaj pan, czy tak próbuje tutaj pan, pani, że anioły na Arce Przymierza czy w świątyni to nie jest bałwochwalstwo. Moi drodzy, przeczytajmy sobie jeszcze raz ten oklepany 600 miliardów razy, a na przestrzeni 500 lat to już pewnie idzie w biliony razy tekst z Księgi Wyjścia, bo właśnie trzeba się trzymać pewnych wypowiedzi Bożych i logi, myśląc, opierać naszą logikę i myślenie na podstawie tego, co mówi Bóg, prawda? Więc żeby nie bazować na jakichś tam ogólnikach. Proszę bardzo, w Księdze Wyjścia czytamy: nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja jestem Pan Bóg Twój. Więc mamy tutaj stanowcze zakazy Boże. I zobaczmy, pierwsze zdanie mówi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie, na niebie, prawda, i tak dalej. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Więc moi drodzy protestanci i szczególnie tutaj pani, pan Grace Zone, jak to jest, że ten sam Bóg, który mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, tego, co jest na niebie, wysoko i tak dalej, nakazuje, już tu nie będziemy tak szczegółowo czytać, ale nakazuje, prawda, wyrzeźbienie aniołów. I te anioły towarzyszyły narodowi wybranemu przez 1500 lat od Mojżesza po Chrystusa.
Więc nie kazał ich tam wyrzeźbić tam w drodze jakiegoś tam wyjątku. Klepnijcie se, ale tak o, na jakąś tam okazję. Kazał sporządzić arkę. Dzieło rąk ludzkich, którym, jak sobie za chwilkę zobaczymy, była Arką Bożą, Arką Pańską, a więc Pan się z nią utożsamiał. Ale o tym za sekundę. Więc jak mógł Bóg nakazać uczynić rzeźby, skoro w Księdze Wyjścia czytamy, że nie będziesz czynił niczego? Więc jeszcze raz, nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Przeszlibyśmy, odwrócilibyśmy sobie parę kartek do przodu i mamy rzeźby na arce, drewnianej skrzynce pokrytej złotem. Więc Bóg jest jakiś uchynięty, zapomniał, że zakazał czynić żadnych rzeźb, a później ten sam Bóg pięć kartek dalej mówi: uczyń rzeźby. Widzicie to? I tutaj dalszy jest ten wątek, który już tysiąc razy żeśmy sobie zaznaczali. Tu nie chodzi, pani Grace, pan Grace, czy to jest stare przymierze, czy nowe przymierze. Tu chodzi o samego Boga. Czy powiedział jedno, a później kazał złamać to, co powiedział, tak? Widzisz to, pani Grace, o pan Grace? Nie będziesz czynił uczyń rzeźby. Więc nieistotne jest tutaj przymierze. Prawda, teraz tak, nie mieszkam w świątyniach ręką ludzką uczynionych. No, chyba Bóg też nie potrzebował świątyni ręką ludzką uczynionej w Starym Przymierzu, prawda? Bo skoro nie mieszkał, święty Paweł to mówi w Nowym Testamencie, to chyba mówił o tym samym Bogu, który był w Starym Przymierzu, prawda? Więc ten sam Bóg, który był w Starym Przymierzu, chyba też nie potrzebował świątyni, nie? A jednak co mówi? Przepraszam, Księga Królewska, druga Księga Kronik. Bóg mówi: teraz, mój, to jest siódmy rozdział, teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni. Oto jest mowa, kiedy Pana Boga przy poświęceniu świątyni. W piątym rozdziale drugiej Księgi Kronik możemy zobaczyć, prawda, przeniesienie, wniesienie Arki Przymierza do świątyni i, prawda, każdy zgodnie jak jeden trąbił i śpiewał, tak iż słychać było tylko jeden głos, tak? Wychwalali Pana. No, i co jest jeszcze ciekawe? Oraz przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Zobaczmy, chwała Pańska spoczęła, kiedy wniesiono tam drewnianą skrzynkę z rzeźbami, a których zakazał czynić czegokolwiek, żadnej rzeźby, prawda? Nic nie będziesz czynił. Świątynia była wysadzona rzeźbami i malowidłami lwów, wołów, prawda, różnych kwiatów, aniołów, i tam spoczęła chwała Boża. Więc teraz
Pani Grace, jak to jest? Bóg zakazuje czynić czegokolwiek, następnie każe wybudować świątynię, buduje się świątynię pod jego dyktando, gdzie co dwa kroki były trzy anioły i archanioły, więc złamie to, co sam powiedział, mało z tego, zaprzecza sam sobie i jeszcze tam spoczywa jego chwała, jeszcze tam mówi, że to jest dom dla imienia mojego, gdzie będzie wysłuchiwał modlitw i odpuszczał grzechy. Tak? Więc Bóg nie mieszka, jednak mówi, że to jest dom dla imienia mojego. Nie czyńcie z domu ojca mojego jaskini zbójców. Więc był domem czy nie? I tu nie chodzi o stare przymierze, nowe. To co? W nowym nie potrzebuje, ale w starym potrzebował domu, tak? Tak na 1500 lat potrzebował domku. Ojej. Nie go, nie potrzebował, bo odwiecznie nie ma żadnej świątyni. Tylko to robi ze względu na nas. Moje imię zamieszka. Będę tam wysłuchiwał modlitw, będę tam odpuszczał grzechy. I chwała Pańska tam spoczęła. Dobra, jedziemy dalej. Bałwochwalstwo jest wtedy, kiedy modlisz się do przedmiotu, kłaniasz się przed nim, całujesz go, nosisz go, koronujesz, tańczysz jak na Kaszubach. Dobra, proszę sobie znaleźć fragment, to jest praca domowa, jak Jozue pada na kolana i na twarz przed Arką Przymierza. Nie jest napisane, że pada przed Panem, tylko przed Arką Przymierza, więc przed drewnianą skrzynką i też przed cherubami. A my sobie teraz zajdziemy do drugiej księgi Samuela, która po prostu pokazuje waszą indolencję i brak znajomości Pisma Świętego. Księga Samuela, tu mamy pierwszą księgę, idziemy do drugiej księgi. Tak, druga księga Samuela, rozdział 6. I tutaj sobie przeczytamy właśnie, jak to sprawy się mają, bo tutaj jest napisane, że tańczą, noszą i tak dalej. W 6 rozdziale jest napisane, drugiej księgi Samuela, jest napisane o Arce Bożej. Zobaczmy, nie Arka Przymierza, ale Arka Pana, Arka Boża, czyli Bóg. Ta Arka miała przydomek Boży bądź Pańska. Bóg się utożsamiał z tą Arką, znak obecności Bożej. I kiedy przenosili Arkę, co 6 kroków składali w ofierze woło i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym narodem w obecności Pana. A gdzie był Pan? Przecież oni nieśli skrzynkę drewnianą. Tak? I teraz pisze Dawid, kiedy przynieśli Arkę Pańską do mieszkania Obededoma, cały jego Pan błogosławił rodzinie i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Więc widzimy, Bóg błogosławi przez drewnianą skrzynkę z rzeźbami cherubów. Zabijają przed nią woły, obnoszą ją uroczyście, składają ofiarę, tańczą przed nim, właśnie radują się. A tutaj jest, to jest bałwochwalstwo, więc uprawiali bałwochwalstwo, robiąc te rzeczy przed Arką. Pan Bóg błogosławił przez drewnianą skrzynkę, przecież wy w to nie wierzycie. Z powodu Arki Pańskiej. Pan błogosławił domowi i rodzinie Obededoma, jest wyraźnie napisane. I całe jego mienie z powodu Arki Bożej, bo przyjął tam Arkę Bożą. I Bóg błogosławił przez co? Przez Arkę. Dlaczego tak? Bo tam się też rozpisaliście. Tak, żeście się rozsierdzili po szatańsku na obraz Jezusa Miłosiernego. Błogosławił przez drewnianą skrzynkę. Nie może błogosławić przez obraz? Nakazał obraz Chrystus namalować świętej Faustynie i błogosławi światu przez obraz, tak jak nakazał zdrobić Arkę Przymierza i błogosławił naród wybrany przez Arkę Przymierza. Nie może?
Kogo bez Boga robicie? Takiego bożka pod swoje prawdy wymyślacie, ale Bóg jest większy niż wasze herezje i oszustwo. Więc rozważcie sobie 6 rozdział 2 księgi Samuela, rozważcie sobie księgę Kronik. Aż tu szkrabie. I zobaczycie sobie i po prostu zastanówcie się. Czytamy dalej. No i tutaj jest oszkap leżu, że jego noszenie samo w sobie chroni od diabła. Trzeba go nosić z wiarą, prawda? I teraz tutaj pytanie. Pan Albert nie rozumie, co to jest bałwochwalstwo, więc pytam i czekam na biblijną odpowiedź, co to jest bałwochwalstwo. Chłanianie się przedmiotom, uważając je za Boga. Przykład bałwochwalstwa jest w 32 rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie sobie stworzyli cielca i otworzyli to, ogłosili, że to jest nasz Bóg. My, idąc do kościoła, patrząc na aniołów, nie obnosimy aniołów, ogłosząc, że to jest nasz Bóg. Kiedy sklękamy przed obrazem świętego, nie mówimy, to jest nasz Bóg. Wiemy, że to jest święty Jan Paweł II, święta Faustyna, święty Ambroży, czy święty Jan Wianney. To jest święty, to jest człowiek. I to nie jest bałwochwalstwo, bo bałwochwalstwo to jest oddawanie czci czemuś, boskiej czci czemuś, co nie jest Bogiem. A my nie obnosimy aniołów i świętych jako Bogów. Więc pani po prostu, bądź pan, nie rozumie w ogóle tego, co pisze, tylko tak klepie, by klepać. No ale tak to jest, bo to protestantyzm żyje tym, że się karmi jazdą na katolicyzm. Nie tym, żeby myśleć, tylko tym, żeby pluć bezmyślnie na katolicyzm. No i tak, pan, czy Bóg kazał namalować samego siebie, proszę. Nie, nie kazał namalować samego siebie, ale sam się pokazał jako obraz. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Czekaj, tak? I co to ma wspólnego z tym, co my mówimy? To czy Bóg kazał? Bóg się objawił i koniec. Nathan. Prawda? Nie ma tak, jakbyście chcieli. Ja to mówiłem, że to jest żydowskie podejście, bo musi być napisane Kolosan 3:5. Pan nakazał mi, żebym zrobił jego rzeźbę. Nie ma, ale to jest logiczne, że można robić, skoro Bóg nakazał robienie cherubów, prawda, w Starym Testamencie i były Arka Przymierza jako znak obecności Bożej, prawda? To już to was miażdża. To jakieś takie pytania sobie myślę, gdzie jest napisane. A gdzie jest napisane, że nie można robić w Nowym Przymierzu? Proszę bardzo. Ja wam powiem, że nie ma napisane, że trzeba robić obrazy w Nowym Przymierzu. Nie ma. I odpowiedziałam. A teraz wam zadam pytanie. Gdzie jest napisane, że nie można robić? Gdzie jest napisane u świętego Pawła, nie można robić obrazów Chrystusa ani rzeźby? Proszę mi to pokazać. I teraz dalej. Tym, którzy, i tutaj dalej, takie przykład zabobonów, oszkap leżu, prawda, że mają obiecane życie wieczne i prawda, opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach życia oraz obietnice Maryi dotyczące szczęśliwej śmierci. Że noszący szkaplerz już teraz dostrzegają wartość tego znaku. No i takie gnioty, lanie wody. No to odnośnie szkaplerza, zewnętrznego znaku, ja mam medalik Niepokalanej Maryi Poczętej. I teraz są pewne obietnice, tak? Więc przechodzimy do Starego Testamentu. Co mieli obiecane naród wybrany w Egipcie? Jeżeli posmarujecie sobie odrzwia krwią, wasi pierworodni przeżyją, tak? Dlaczego Bóg kazał im naznaczyć swoje drzwi krwią? To co, Bóg nie wiedział, że tutaj mieszka Egipcjanin, a tutaj mieszka Icega, tam Itkowa?
Musieli mieć jakiś znak zewnętrzny? Po co im to było? No po co im była krew na drzwiach, na futrynie? Nie wiedział Bóg gdzie, to musiał po prostu patrzeć, o tu jest krew, to tu są moi, a tam nie ma krwi, to nie moi, tak? Więc mieli obiecane przez krew, naznaczone drzwi, zewnętrzny znak, mieli obiecane co? Ocalenie. Kolejny, patrz przez węża, zewnętrzna rzeźba. Spójrzcie na węża, co mieli obiecane? Życie i ocalenie od węży. Dziewiąta księga, dziewiąty rozdział księgi Ezechiela, kiedy nakazał Bóg naznaczyć prawda sprawiedliwych znakiem tau i następnie szli, zabijali wszystkich poza tymi, którzy mieli na czole znak tau. Więc dzięki czemu przeżyli? To co? Bóg nie wiedział, kto jest sprawiedliwy, a nie? Dlaczego kazał ich naznaczać zewnętrznym znakiem, dając im obietnicę, że przeżyją? Proszę sobie przeczytać dziewiąty rozdział. Wszyscy nienaznaczeni znakiem tau zostali wyrżnięci. Ci, którzy mieli znak tau, przeżyli. Więc jest zewnętrzny znak tau, jest zewnętrzny znak krwi, z którym Bóg związuje pewne obietnice. Dzisiaj Bóg nam daje inne rzeczy, daje nam obraz Jezusa Miłosiernego, mamy szkaplerz, mamy różne rzeczy święte, z którymi Bóg związuje pewne obietnice. Jeżeli na przykład ktoś ma szkaplerz, ja mam medalik, ktoś ma medalik Jezusa Miłosiernego, z którym jest związana pomoc, prawda, oczywiście z wiarą, no to proszę bardzo, to jest coś jak dziewiąty rozdział księgi Ezechiela, na czole mieli tau i ci przeżyli. Prawda? Więc czemu się dziwicie, że Bóg przez pewne rzeczy obiecuje zbawienie i pomoc? Oczywiście, jeżeli ma się je z wiarą, prawda? Jeżeli to już widzimy w Starym Testamencie. I przez 1500 lat Arka Przymierza, jak mieli, to przecież ile razy wygrywali bitwy i tak dalej. No bo co? Bo co? Bo sobie skrzynkę przynieśli? Więc darujcie sobie takie jakieś bzdurne pytania, odpowiedzcie mnie na pytania, czy Bóg wybrał sobie naród, żeby był święty jak on, a miał rzeźby i anioły w świątyni, czy Bóg, który zakazał, a później nakazał, to jest normalnym Bogiem, jak to jest? Tu mi odpowiadać, a nie tam gnioty jakieś pociskać o Matce Bożej, o siostrze Faustynie i tak dalej. Nie umiecie odpowiadać, to przynajmniej powiedzcie, nie wiemy, koniec, będziemy sobie tu tłumaczyć. A tu zgrywacie wielkich tutaj egzegetów, a wystarczy trochę poczytać Pismo Święte, troszkę się zastanowić, żeby te wszystkie wasze banieluki po prostu porozganiać po kątach. Co mi odpowiecie na to pytanie? Nie wierzycie w sakramentalię, nie wierzycie, że Bóg błogosławi przez różaniec, tak? A dlaczego Izraelici mieli mieć tutaj znak na czole przykazania? Po co im to było? No? Dlaczego Mojżesz musiał mieć laskę z nakazu Bożego, którą będzie czynił cuda? To co, Bóg nie mógł sobie zrobić cudów bez laski Mojżesza? Bóg nie mógł prowadzić swojego narodu bez arki? Nie mógł ocalić narodu wybranego bez węża, nie mógł mieć świątyni bez, albo w ogóle prowadzić ich bez świątyni, bo przecież jest wszędzie, nie? Po co im jakieś miejsce święte? No tak wy gnioty takie wciskacie. To Bóg w Starym Przymierzu miał miejsce święte, teraz ich nie ma, tak? Bo miejsce, które uświęcił swoją obecnością w Starym Przymierzu, już w Nowym Przymierzu przestało być święte, tak? No to trzeba być po prostu homo luterusem. Bo Ziemia Święta jest od początku nazywana Ziemią Świętą, tak? Dlaczego? Bo tam Bóg w sposób najszczególniejszy objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Obraz. Czcicie Jezusa Chrystusa, więc jesteście bałwochwalcami, bo jest obrazem. Wiecie o tym? Jak czcicie Jezusa, to jesteście bałwochwalcami, bo on jest obrazem Boga. No właśnie. Bóg uświęcił miejsca i Choreb jest świętym miejscem
I po dziś dzień, prawda? I Jerozolima, prawda, miasto święte, tam, gdzie sam Bóg chodził po ziemi. A dla was nic nie ma świętego, tak? Bo takie masońskie jest wszystko. Dobra, czekam na rzetelne odpowiedzi. I nie odpowiadajcie jakimiś durnymi pytaniami, tylko odpowiedzcie mi tutaj na to, co tu się mówi, a nie tam jakieś gnioty wymyślać. Pozdrawiam.